I jesteśmy z powrotem. Dziękujemy za chwilę cierpliwości. Wracamy dalej z naszą przygodą. Przed przerwą nasi bohaterowie porozmawiali sobie z Miflitem, czyli odmianą gremlina, który nazywał się Mumba i miał ich zaprowadzić do szefa tutejszych Miflitów, który nazywał się Skravang. I przeszli przez fragment właśnie zawalonych ruin latarni i stanęli przed drzwiami. I Mumba tak na was kiwa, tam trzeba iść. Dobra, Mumba, idzie z nami. Tak. Zapowiesz nas. No. I... Ja wchodzę, mówię dzień dobry. I teraz tak. Odłamki framug w suficie i w podłodze wskazują na to, że wnętrze kamiennej budowli dzieliły kiedyś cienkie drewniane ścianki. Po zburzeniu tych ścianek pozostała tylko jedna duża komora. Gruzy rośliny bagienne i błoto piętrzą się w stertach niczym świeże gniazda. W większym stosie gruzu, patyków i kości wygląda niemalże jak największy stos patyków, gruzu i kości wygląda niemalże jak tron. Podłogę przed tronem pokrywa spłaszczony kopiec piasku, zbity w niego kilkudziesięcioma kawałkami drewna i kamienia. I na tym wszystkim siedzi dużo większy Miflit niż Mumba, którego widzieliście, czy pozostali, których po drodze mijaliście. Pseudotron ma oparty w trójząb, a gdzieś obok niego widzicie, jak za tego tronu jak gdyby wyłania się coś na kształt pajęczaka, a w rogach widzicie kolejnych Miflitów, którzy robią coś za straż. I szef Skarwak tak na was patrzy. A wy tu tego. Dzień dobry. Może tak przedstawimy się. Ja jestem Dork. To moi koledzy. Oraz Mumba. Mumba. Co oni tu robią? I on widzi, że jak coś po ichniejszemu mówi, on tak tylko kiwa głową. Potężni wojownikowie. No, możemy sobie pomóc wzajemnie. Co chcecie wiedzieć? To bym chciał wiedzieć. Bo tutaj podobno jakieś problemy z kimś macie i my możemy pomóc sobie tak, że my załatwimy wasze problemy, a wy nam załatwicie nasze problemy. Możemy tak... Przede wszystkim... Dzień dobry. Dzień dobry. Kuzu. Nie wstydź się. No? Chodź do nas, też się pokaż. Na razie nie mogę się ruszać. Do meritum. Przyszliśmy tutaj rozwiązać wasz problem z waszym domem, a właściwie z grzybokimi, tak? No tak. W waszym domu. I przede wszystkim chcielibyśmy uzyskać pewną informację. Na początek, jak pan się nazywa? Nazywam się szef Skarnwang. Skarnwang? Tak. Jest to kompletnie inaczej się wymawia niż to, co mówił wam do tej pory Mumba. Więc, drogi Skarnwarngu, widziałeś na pewno tą latarnię,
wieżę wysoką, prawda? Tak. Oczywiście, że tak. Czy ty zauważyłeś, żeby ona się świeciła ostatnio? Pytam, gdyż to może być bezpośrednio powiązane z grzybokami. Myślę, że tak. I ona się świeci od jakiegoś czasu, każdego dnia. Więc oni na pewno coś muszą knuć. Ci, którzy przepływali tą łódką, prawda? Nie. To grzybołomki na dole. A, oni. Tak, oni. Bo Mumba też wspominał, że ktoś przepływał łodzią gdzieś do jakichś dalszych zabudowań. Widzicie, że tak Mumba pokazywał? Nie mówcie mu tego. Jest już za późno, bo już pomyśleliście. On tak patrzy na Mumbę. Nic mi o tym nie wiadomo. Tak patrzy się złowrogo na Mumbę, a ten taki skulony za dorksem się chowa. Ale nie na wasz teren. No, ja nic nie wiem o przepływających ludziach. Ale skoro mówicie o tych grzybołokach, to może byście zeszli tam na dół. Jak jesteście tacy potężni, to może byście załatwili ich i tego ich magicznego króla i dam wam... Powiedz Skarnwarngu... Dużo tych no, klejnotów. Powiedz Skarnwarngu, jak dawno zaczęły się te problemy z tymi na dole? A to odkąd pamiętam, już mój dziadek miał z nimi problemy i oni rośli w sile i nas wygonili z dołu i zmusili nas do życia tutaj i w sumie nie jest tak najgorzej tu. Widzę, że masz interesującego ośmionożnego przyjaciela. No tak, taki. Pewnie wam Mumba mówił, jak przychodziliście, że szkolimy sobie zwierzęta, żeby nam pomagały. I to jest jedno z nich. Sam osobiście szkoliłem. Spotkaliśmy też błotarzera. Uroczo wygląda, muszę przyznać. Tak, mamy ich kilka. Nasza chluba. Ale to dlaczego pytam? Ile tych na dole tam może być? O, to dziesiątki. No właśnie. Więc po prostu złączmy swe siły i wybijmy ich co do nogi. A może tak, ja bym chciał zapytać tylko, czy to są jakieś duże potwory, czy to są silne potwory? To raczej jest coś, co nie, wam po prostu... to jest po prostu ich było za dużo i my tutaj teraz po to szkolimy te zwierzęta, tych stawonogów, te nasze błotożery, żeby odbić naszą tą ziemię, na której żyliśmy. Czy ta żaba też należy do was? I nie, Sulkra to nie, ona jest... zbyt nieprzewidywalna. To ja miałbym taką strategię. Jeżeli się zgodzicie, my wejdziemy jako pierwsi, a wy ze swoją małą armią będziecie sprzątać wszystko, co pozostanie. I to my bardzo dobry jako pomysł. Pierwsi, a wy próbujecie wszystko, żeby wybić co do nogi, żeby oni się więcej nie powstali. To tak, to bardzo, bardzo dobry pomysł. To ja na to tak przystaję i dostaniecie taką sporą kubkę tych no, klejnotów. No. Nie ukrywam, że najbardziej zależy nam na tym miejscu. A wam na tamtym miejscu. Chyba, że chcecie tutaj być jako nasi sojusznicy, bo pomożemy wam odbić tamte miejsce i będziecie tutaj nadzorować. Przy okazji waszej chluby i dumy, czyli jako, że jesteście znakomitymi treserami, możemy na tym nieźle zarobić. No. Wam to będzie się opłacało jak najbardziej. Rozsądne. Musiałbym rozważyć waszą propozycję, ale nie wykluczam, żebyśmy na to
poszli. Tylko byście musieli jeszcze w międzyczasie pozbyć się kilku problemów, które tu mamy. I chciałem zapytać, dlaczego wejście do wieży... Bo to chyba nie jest uczęszczane przez was miejsce, ta wieża, nie? Nie, jeżeli chodzi o tą latarnię i wejście do latarni, to nie chcę sprawdzać, co to może być, bo obok mieszkają duchy, więc to na pewno jest sprawka duchów. A duchy na pewno zostały wysłane tutaj przez tych grzybooków, bo ich król potrafi sprawić, że twoja głowa boli samym patrzeniem, więc na pewno też potrafi sprawić, żeby duchy tu wysłać. Może faktycznie najpierw tymi grzybokimi się zajmiemy, to będziemy i posprzątane przynajmniej jedną okolicę. Będziemy mogli skupić się na tym, co tutaj. To znaczy, jeżeli chcecie, mogę taką zaproponować, że tutaj pozbędziecie się właśnie tych duchów, bo wyglądacie na takich, którzy niczego się nie bają. I jeszcze w jednym miejscu jest jedna niebezpieczna rzecz. Jest taki wielki skorpion, został zamknięty w jednym przejściu, tam gdzie obok miejsca, gdzie trenujemy nasze błotożary. I jeszcze na tej drugiej wyspie jest też taki niebezpieczny stwór tam żyje, który też pasowałoby go załatwić taki... A nie lepiej ich oswoić? Próbowaliśmy i wielu znaczeń zginęło, dlatego teraz jesteśmy tak nieliczni. To są stwory, na których na razie nie mamy sił, żeby ich samodzielnie pokonać. Natomiast z takimi potężnymi sojusznikami jak wy, na pewno się to uda. A czy drogą do oswojenia zawsze musi być przemoc? No nie, dlatego mamy na przykład nasze błotożary czy muchy, które, czy tutaj właśnie tego stawonoga, że się udało, ale nie każde zwierzę się da. Skorpiony zwłaszcza, one są agresywne, nie są dobre do oswajania. A on jest jadowity, czy on jest po prostu szczypce, ma takie duże? No, ma ogon z takim kolcem, więc raczej nie tylko to. W sensie nie tylko szczypce. Jak tam Kuzu i UK, idziemy na tego skorpiona ubić i nam je do... Może najpierw chwilę odpocznijmy. No to zapraszam, może coś do jedzenia? Grzyby, muchu? Nie, ja grzybków dziękuję. Czy wywołują jakieś halucynacje i tak dalej? Nie, to są takie grzyby, które jemy na co dzień. Czyli zwykłe, dobre, smaczne grzyby pożywne. A jakie mają być grzyby? No czasem są... że on halucynacje wywołują. Okej, on nie wie, okej. Na niego może to działać zupełnie inaczej niż na nas. Możesz mi pokazać te grzyby? No i pokazuję ci tam, kiwnął głową na któregoś z tych swoich pachołków i one podeszły do ciebie. Dorx, jak ci to wygląda? Czy to może na nas jakoś tak nie zadziałać? Wiesz co, to rzuć mi na... W takim wypadku na wiedzę, na naturę. Spoglądają na porządne grzyby. Co prawda te grzyby, które ty znasz z jaskiń na pustyniach, są nieco inne. Natomiast te nie wydają się tak na pierwszy rzut oka przypomnę żadnych... Nie jest to najlepszy grzyb, który jadłeś. Natomiast nie czujesz nic niepokojącego. No, powiem ci, takie nie najlepsze. A możemy je upiec? Ale... O co chcesz piec dobre grzyby? A to jeszcze wiele możecie się od nas nauczyć. Ale co tak na ogniu? No. Pyszne wyjdą. Tu Kuzu, jak... Kuzu pokażę, to... Macie tu jakąś stalową tarczę? Starą? Stalową, starą, nieużywaną.
To można z tego szkieleta coś ściągnąć przed wejściem. No, dobra. To ja idę, żeby coś w stylu patelni znaleźć. No z tego szkieleta przed wejściem spokojnie zrobisz. No i dobra. To patelnię tam formuję. Macie jakiś tłuszcz? Co? Tłuszcz. Zwierzęcy tłuszcz na przykład. Nie? Nie mam nic takiego. Czy w naszych racjach żywnościowych jest coś w stylu, nie wiem... Masła spokojnie. Łoju, tłuszczu, masła. Niech będzie, nie mam z tym problemu. Dobra, to chciałbym, żebyśmy rozpalili ognisko i te grzybki w tłuszczu po prostu jakąś tam przyprawę podstawową dodać. Dobra, tak, i teraz jest co, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to możemy sobie to zrobić testem, żeby zobaczyć, jak dobrze ci to poszło. To nie będzie wymagający. I to będzie na society, czyli na taką wiedzę ogólną, czyli tutaj jest, mam napisane, że do zapewnienia jedzenia i schronienia dla ciebie i twoich kompanów. Możesz rzucić na society. Albo jedną z was, która decyduje się, że będzie dzisiaj kucharzem. Darks w skali od 0 do 10, jak dobrym możesz być kucharzem? 0. A Fifu? Fifu? Może ty kuchciłeś kiedyś? Kuzu. Ja bym musiał widzieć swoje statystyki. Już ci mówię. Biegłości. W wiedzy ogólnej jesteś tak 5+. O. Mogę gotować. Rzucaj. No i ciach, kuzu przyrządza grzybki marynowane w masełku z solą, pieprzem. I 14 nam wyszło. Rzucę. Nutką kolendry. Tak. Kuzu tam się zaczął wziąć. Wszystkie te gremliny się tutaj zbiegły, zrobiliście ognisko, one przyniosły więcej grzybów i generalnie został tylko tam jeden wysłany do nadzoru, w sensie, żeby sobie sprawdzać wszystko i no, są pod wrażeniem tego i tak ten szef na was patrzy. No, muszę przyznać, że macie nietypowe metody. I naprawdę podoba mi się to, że mamy zacząć współpracować. Takie grzyby? To widzisz, wszystko tkwi w przyprawach. Bez przypraw danie ma tylko pół smaku. Skąd takie przyprawy? Możesz je dostać hodując sam zioła, a następnie używając moździerza lub po prostu własnych rąk, lekko je rozdrobić. Wtedy możesz to dorzucać do jedzenia. Możesz też handlować z innymi, którzy na przykład mają przyprawy. Są też metody takie, że na przykład napadasz na kogoś, kto ma przyprawy i masz w ten sposób przyprawy. Nie, kurzu, nie. Tu się nie napada. Przyprawy to najlepsza rzecz do handlu. Tutaj macie miejsca, żeby zasadzić przyprawy, a potem możecie je nawet handlować i wy kupujecie jakieś dodatkowe jedzenie i jeszcze do tego sprzedajecie swoje przyprawy. I możemy to miejsce, w ogóle mamy tak dużo perspektyw z Karnowargu. Tak dużo. No wiecie co? Pomyślcie, to znaczy tak, spróbujcie załatwić to, co macie załatwić. Czyli ubić tych... Te duchy. Te duchy wypędzić, skorpiona załatwić. Zobaczyć, co tam na tej małej wysepce jest. I później tych naszych niemiłych gości z dołu wykurzyć. I będzie przed nami świetlana przyszłość. No, dobra, nie ma problemu. Dla mnie trzeba się trochę rozerwać. To gdzie te duchy?
To Mumba może nas poprowadzi. Albo inaczej. Może wy pomóżcie zdecydować. Kuzu, Dorks, gdzie chcielibyście iść najpierw? Ja jestem za tym, żeby iść na duchy i na skorpiona. W odwrotnej kolejności. Ale pójdźmy po prostu na tego duchy i skorpiona, a potem udamy się tam pomóc im wytępić to co miesza im w głowach. Tylko trzeba będzie przejść na tą małą wysepkę, bo tam jest zejście w dół. Do duchów czy do skorpiona? Nie. Trzeba będzie przejść za tą latarnię, przejść przez mostek i tam dopiero jest zejście w dół, w którym przybyliśmy tu. A, w sensie tam, gdzie te grzyboki są. Tak. A skorpion i duchy? Skorpion i duchy. Duchy to jak wyjdziecie stąd, to skorpion jest za tymi dużymi podwójnymi drzwiami, które będą koło naszego błotożera, a duchy są w pomieszczeniu na lewo. Dobra. No dobra, to idziemy. To mamy no, bliżej do skorpiona. Nie wchodźcie tam na te wcześniejsze drzwi, tak jak od głównego wejścia po lewo, bo tam żyją nasze kolejne dwa błotożery i one mogą się na was rzucić, a obok... Które? W które nie wchodzi? I te pierwsze po lewo od wejścia za mostem. Aha, i one mogą się na was rzucić i też obok tam żyje nasza mucha trenowana, taka ogromna. Więc też ona by... Czyli jak wyjdziemy teraz tutaj, to skorpion będzie... Na wprost podwójne drzwi. Tak. A najbardziej po lewo będą duchy. Dobrze. No to idziemy. Dobra, chodźmy. Możemy uznać, że przy tych grzybach ciachnęliśmy sobie odpoczynek i w ogóle i tak... To znaczy tutaj jako tako nie masz short resta, nie? Ani nic takiego, więc jeżeli macie jakieś... Czy w tym czasie ja bym proponował Kuzu, żeby... Bo Kuzu może nie widzi wszystkiego tak jak my, bez injured. Że nie wiem, pad sobie zrobił czy coś. No to bez problemu. Już wszystko widzę, to ja teraz robię wszystkim pad. To znaczy, ale nie, tylko ty masz obrażenia. Ty od upadku dostałeś, nie? A to myślałem, że jakieś te od nich będą jakieś, wiesz, zranione, bo tam ich coś atakowało. Nie. To znaczy teraz nikt ich nie atakował, nie? One wcześniej miały problemy. Więc ewentualnie tylko na siebie leczonko. No, niestety ci się nie udało. Ale ja masz ewentualnie przerzut, bo z poprzedniej sesji każdy z was miał jeden przerzut. Czy ja mógłbym mu zrobić pad? Nie, bo to masz raz na godzinę. A, okej. Okay. Teraz skorzystam z przerzutu. Dobra, no to prawy. O, i wyszło elegancko. I masz 11 punktów. Czyli jesteś na maksie. Ja po prostu uwielbiam, jak sobie wyobrażam, jak Kuzu sam siebie klepie po głowie i mówi dobra robota. Dobra, oni tam zostali na tej uczcie dalej, rozprawiają na temat tego, jak dobre żarcie żeście im przyrządzili. I teraz tak, jeżeli chodzi o samo to wejście, to jest dosyć mocno zawalone. Więc byście musieli je albo odgruzować, albo możecie spróbować to siłowo otworzyć. Odgruzowanie po prostu zajmie wam czas, natomiast możecie próbować to siłowo otworzyć. Mogę je wyłamać, jeżeli chcecie. Może nie zwracajmy na siebie zbędnej uwagi. I w ogóle ta mucha tutaj stoi, ała! Ona ma takie oczy. To jest po prostu... To jest błotożer. Z angielskiego to jest Mudlicker Maggot. Uznałem, że błotożer to jest taka spoko nazwa. Nie mogę patrzeć na jego oczy.
Torks, może on pomyślał, że jesteś jego mamą. Dobra, ja rozładowuję kamyczki. Tak, też przerzucam te kamyczki. Jeżeli chcecie przerzucać te kamyczki, to wam zajmie około godziny, półtorej, nie? Dlatego jest no sporo. W takim razie Kuzu nadzoruje pracę jako podwykonawca. Kuzu, ty ogonami powinieneś łapać, szybciej by nam poszło. Ja po 15 minutach stwierdzam, że mam w dupie i wyłamuję te drzwi. To bym poprosił ciebie rzut na atletykę. Dobrze. A czy ja mogę w tym samym momencie też rypnąć w drugie drzwi? Możesz, no problem. Zanim powiem, co się dzieje, to... szarpiecie się razem z tymi drzwiami, ale one po prostu... Mimo, że całość jest bardzo w złym stanie, to kamienie, które tutaj są, zapewniają im po prostu pewną stabilność. I dopóki nie usuniecie większości tych kamieni, nie wydrzecie tego. Możecie jeszcze próbować po prostu siłowo rozwalić to toporem. Nie. Dobra, ja przenoszę dalej kamyczki. Nie, a ja się rozpędzam i używam bashing charm. Głową. Dobra, to jest to rzućmy po prostu na obrażenia. A ja mam dobra, na obrażenia rzucić? Tak, bo nie ma co się zastanawiać, czy trafisz w drzwi, które stoją, bo trafisz, tylko pytanie, czy je rozwalisz jednym uderzeniem, czy większą. Więc to wypadł kawałek tych drzwi, jeszcze nie są całkowicie uszkodzone. No to ja jeszcze raz spróbuję. Dobra, i teraz to nawet nie rzucaj. Drzwi się rozwaliły i macie przejście. Musicie po prostu się przeczołgać po prostu nad tym gruzem, ale spokojnie to zrobicie. I teraz tak, sufit w tym pomieszczeniu zawalił się w dwóch miejscach. Mniejsze zawalenie zniszczyło klatkę schodową, która prowadziła na zniszczone piętro. Większe zawalenie zasypało południowe drzwi dwuskrzydłowe, którymi właśnie się dotarliście. Drugie podwójne drzwi na północ mają kamienną ścianę z czaszką pokrytą mchem i od razu kojarzycie te symbole. To są symbole, które widzieliście w piramidzie. Ojeju. To chyba będzie się ciągnąć za nami po wszy czasy. A Dorks, kiedy ty tylko przeszedłeś, widzisz, że od razu w twoją stronę skierował się ogromny skorpion. Widzę tylko krancik. To ja... w takim razie... włączam raid. Nie. Wiecie co? Ja go próbuję wejść i obalić za ogon. I teraz tak, z jakiej umiejętności byście chcieli korzystać? No, Dorks, możesz korzystać z atletyki oczywiście. Reszta wydaje mi się, że na percepcję. Słabo. Albo w sumie. Ciach. I pamiętacie, że mówiłem, że musicie się czołgać, czyli de facto w tym momencie jesteście na ziemi, czyli jesteście traktowani jako knocked prone, czyli przewróceni. Zarówno UK, jak i Dorks. W darmowej akcji chciałbym, a Kuzu zniknął. A, rzucił 7. To zaraz. 7. Kuzowi rzucę, żeby był. Naturalna 20. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego w inicjatywie dalej Skorpion jest wcześniej, w Pathfinderze jest tak, że potworki zawsze są przed bohaterami graczy.
że jeśli inicjatywa potworka jest równa inicjatywie gracza, tak, to potworek wygrywa, tak? Tak, to zawsze tak jest. Okay. Zobaczymy. Skorpion. Skorpion. Co Skorpion może zrobić? On ma swój długi kolec jadowy. Czy on ma coś ciekawego? Nie. I on sobie co? Spróbuje. On. Stąd. No dobra. UK, ty się wyłoniłeś i zobaczyłeś po prostu, jak ten ogon leci w ciebie. I próbuje cię dziabnąć swoim ogonem. I ten ogon bardzo, bardzo mocno się w ciebie wbija. I powiedz mi, czy masz jeszcze czymś przerzucić? Czy masz punkt bohaterstwa, czy... Chyba nie mam. Czy nie masz? Nie masz, więc powiem ci tak, wyrzuciłem naturalne 20. I umieram. Nie, dostajesz tylko 24 punkty obrażeń. Ała. A, czemu ja to tak zrobiłem? Nie tak. Obrażenia. I karta. Critical Fumble Deck. I to mamy obrażenia typu piercing. The target takes one persistence damage, bleeding, and cannot be removed until the target is healed. Czyli jeszcze nie dość, że on się w ciebie wbił, nie dość, że zadał ci potężne obrażenia, bo wbił się gdzieś tam w kark, to jeszcze z tej rany leci ci krew, powodując obrażenia trwałe. W Pathfinderze działa to na takiej zasadzie, że co rundę po prostu będziesz otrzymuje się po prostu określoną pulę obrażeń i co na koniec każdej swojej tury dodatkowo rzuca się, czy to przestało działać, czy nie. Ale to jeszcze nie wszystko. Czujesz, że w tym końcu jadowym, jak sama nazwa wskazuje, był jad. I prosiłbym od ciebie rzut na wytrwałość, czyli fortitude. Dobrze. I może twoje ciało jest w jakiś sposób odporne, bo nie czujesz nic więcej. Kolejną rzeczą, którą zrobił ten potężny skorpion, jest próba złapania cię szczypcami. Natomiast tutaj już schowałeś się jak gdyby za róg częściowo. Po czym ten skorpion przeszedł tutaj, żeby mieć łatwiejsze pole manewru. Czy mamy Kuzu z nami? Tylko głosowo. Dobra. Ty stoisz za rogiem na walizku jest zarówno Dorks, jak i UK, który się próbują przeczołgać na drugą stronę i właśnie zauważyłeś, jak UK potężnie dostał tym kolcem jadowym, aż go wstrząsnęło, widzisz po prostu falę krwi, która się leje. I UK wydał z siebie mniej więcej taki odgłos. I zaczął kasłać krwią. Mówiłem, nie pal. Pomocy! Co chciałbyś zrobić? Chciałbym go uleczyć za dwie akcje, a następnie spróbować go wyswobodzić, jeżeli będzie to możliwe. To znaczy, on nie jest w żaden sposób tam zakleszczony, nie? Po prostu jeżeli przejdzie na drugą stronę przez framugę, to wstanie po prostu, nie?
heal i leczenie za dwie akcje. Okej. I to mamy łącznie 15 punktów obrażeń. To znaczy 15 punktów mu wyleczyłeś swoją modlitwą do świętego Pat-Pat. I w ostatniej akcji co byś chciał zrobić? Jeśli mogę, to chciałbym się lekko wycofać. Dobra. To znaczy, wiesz, na razie jesteś bezpiecznie, bo oni jak gdyby blokują całościowo, więc nie, nic się nie stanie. Czemu nie wyleczyło? A, wkuzy z pełni zdrowia, to leczenie. Ewentualnie możesz spróbować na UK-u jeszcze pomóc mu, bo widzisz, że on krwawi w jednym miejscu. Więc możesz spróbować mu w tym pomóc, żeby to krwawienie mu ustało. No to okej, spróbowałbym. Dobra, to będzie rzucę ci mu na medycynę i tutaj jest DC 20. Jeżeli ci się uda, on będzie miał plus 2 do kolejnego testu, tego recovery, i będzie mógł go od razu wykonać. Czyli zakończysz jego krwawienie szybciej. No niestety, wiesz, gdzieś nie dosięgasz do tego. On jest, głowa jest po drugiej stronie, nie? Nie jesteś w stanie aż tak zmieścić tam po prostu swoich rąk i go połatać. Dorks. Więc ja pierwsze, co chcę zrobić, to przejść. Najlepiej gdzieś tu. Dobra. I teraz widzisz, kiedy zaczęłeś się zbliżać do tego, ten skorpion od razu wyczuł moment do zaatakowania i spróbował cię diabnąć swoimi szczypcami. Aha. A to jeszcze jak leżałem? Nie, jak wstałem. Jak wstawałeś, czyli po drugiej stronie będziesz. Bo mam minus 2 teraz, nie? Tak, leżąc masz minus 2. I powiem ci tak, że on cię trafił, zadając ci 7 punktów obrażeń, natomiast spokojnie możesz kontynuować swój ruch. Okej. Okay. No to moja akcja to jest Rage, którego odpalam, bo widzę, że zaatakował mojego kolegę. Mhm. I wstałeś tam z tyłu. Tak, tak. Dobra, to ruch, wstanie i rage. To są trzy akcje. Dobra. UK, co ty będziesz robił? Ja chciałbym... No... Wstać. Podchodząc. Dobra. Ale czy mogę to nie prowokując ataku i widząc jak się... zamachnął na to. Znaczy, wiesz, ty to robisz równocześnie, więc on nie jest w stanie, wiesz, tu my sobie to opisujemy w rundach, natomiast to wszystko, co tutaj mamy, to się dzieje jednocześnie, nie? Kuzu do ciebie podszedł, chciał cię leczyć gdzieś tam dotknął, kiedy ty już się wyczołgiwałeś, nie? I wstawałeś, nie? Więc o tym pamiętajmy, że to się wszystko dzieje jednocześnie. On teraz ma flankę. Tak, jest oflankowany. Czy mogę wejść na jego teren i wyjść, żeby zrobić tumble throw? Wiesz, jakoś tak fabularnie widzę to tak, że podbiegam gdzieś do niego i tak, żeby odwrócić jego uwagę, nie wiem, na przykład to możesz staję mu na szczypce i wybijam się, robię salto do tyłu, żeby odwrócić jego uwagę, wiesz. To zawsze jeszcze masz taką umiejętność, która nazywa się, to znaczy taką akcję, która się nazywa distract, nie? Czyli odwrócenie właśnie uwagi. A to nie musi być istota rozumna? Nie, do odwrócenia uwagi nie. I teraz jeżeli wejdziesz sobie w panasz, no to tam te rzeczy masz.
O, jest, dobra. Jak sobie weźmiesz w styl twojego służb Bucklera, to tam masz fencer. Nie? Czyli jesteś taki widowiskowy. You gain panache during an encounter i tam masz, widzisz, masz feint, czyli finte, albo create a diversion. Czyli to jest stworzenie dywersji. I to bym traktował jako właśnie stworzenie dywersji. Czyli teraz zaznacz sobie jego. No to ciach. Tak, krytyczny sukces. I teraz tak. Jeżeli masz krytyczny, tutaj nie ma, czyli jesteś... To nie jest tak, że jestem hidden przed nim? Tak, dokładnie. Właśnie to miałem mówić. Czyli na tyle dałeś radę odwrócić jego uwagę, że on się zajął całkowicie Dorpsem i nie zwraca na ciebie uwagi. Czyli teraz, jeżeli on by coś próbował względem ciebie robić, dopóki go nie zaatakujesz, to on będzie musiał zdać test płaski o ST11, żeby w ogóle cię trafić. I on względem ciebie jest flat-footed, ale jako że już nie flankujesz, to jest. A ty jak najbardziej zyskujesz panasz. No dobra, to wchodzę na maksa i chcę wykorzystać od razu finisher. Okej. Próbuj go ciągnąć w ogon. Confident finisher. Skukri. Serio? I to jest pudło. Minimalnie, po prostu wiesz co, chciałeś w jakąś tam jego część się wbić i twoje kukri ugrzęzło między... Jest flat-footed? Jest, bo od razu jest obniżone jego AC. Bo na Pathfinderze teraz, na Foundry, jeżeli gracie, to flanki są liczone automatycznie. I no dobra. Ugrzęzło minimalnie gdzieś tam między płytkami i nie zagłębiło się na tyle, żeby go zranić. To jeszcze jedna próba. Dobra. Czekaj, nie, to są trzy akcje, bo się przeczołgałeś, wstałeś. Chyba, że dobra, uznamy tak, że w stanie było razem z przejściem. No. Wspominałeś. No. Ciach. No nie. A, nie, jednak. I tym razem go trafiłeś, ale teraz już jest bez panasz i bez finishera, nie? Czyli jak nie trafię finisherem, to... To on się spala. Failure. A nie, czekaj. Na finisherze, jeżeli masz, nie trafiasz, to zadajesz połowę obrażeń precyzyjnych, które masz. Czyli rzuć tam na obrażenia przy tym. I tutaj Precision Strike masz 2, czyli zadajesz mu całe 2 obrażenia. 2? Czy na finisherze to masz... finisher, czyli 2d6 masz rzucić, bo to z finishera musiało być. Czyli z 2d6 powinien rzucić i połowę z tego dodamy. To dorzuć 6, bo mamy z jednej już mamy 6. I drugą 6 po prostu dorzuć, bo to ci rzuciło normalny atak z kukli. 11, czyli połowa z 11 to jest 5. Czyli okay. Gdzieś mu się tam wbiłeś delikatnie między te płytki, natomiast nie jest to tak efektywne, jakbyś tego oczekiwał. Natomiast, czyli no? Z pierwszego ciosu 5 i na drugi tak czy inaczej zostaje, czyli ta 17 była i robimy z tego damage. Tak, i kliknij po prostu raz na obrażenia. Boże, sorry. I 6. No drugi gdzieś tam mu też mu przeciąłeś. I teraz ten skorpion. I ja sobie tylko jedną rzecz sprawdzę. I to jeśli chodzi o sam status hidden, on jakoś wpływa na obrażenia? Jeżeli on byś nie był flat-footed,
jeżeli on by nie był flatfootem względem ciebie, to by był już, nie? A teraz, jako że już go zaatakowałeś, on już jest świadomy tego, że ty tam jesteś, nie? To ci daje tyle, że gdybyś ty na przykład się po, zamiast go zaatakować, gdzieś przemieścił, to on by stracił, musiałby poświęcić akcję, żeby cię zlokalizować, nie? Mógłbyś się ukryć tak, żeby on wiedział, że po prostu jesteś gdzieś w tym pomieszczeniu, ale nie wie nawet dokładnie w którym miejscu, nie? Dobra, i teraz tak, ten skorpion spróbuje złapać Torxa swoimi szczypcami. I mu się to udało. I pytanie, czy ktoś ma ten kostkę do przerzutu, bo znów jest krytyk. Ja mam hero pointa, jakby co. To czy chcesz przerzucić? Tak. Dobrze, to przerzucam. I nowy wynik utrzymuję. I to jest 17, czyli jest to pudło. Nie trafił cię tymi z szczypcami jednak. Gdzieś tam w ostatnim momencie po prostu kucnęłeś, to złapało w powietrze nad tobą. To on spróbuje to zrobić jeszcze raz. I też mu się nie udaje. To na koniec jeszcze z wściekłości próbuje cię uderzyć swoim ogonem. I wow, co mu się stało? I to umele. I widzisz, jak on. Nie, on jedynkę wyrzuciłem. I teraz widzisz, jak on swoim tym ogonem wbił się po prostu w te drzwi za tobą i nie może go wyrwać. Kuzu. Kuzu. Więc ja bym chciał użyć na nim Divine Lance. Dobra, tylko musisz się przesunąć delikatnie, żeby go widzieć. Lance the Divine, zaklęcie. Święta boska lanca. Próbujesz go trafić boską lancą. I jest to trafienie za 25 w sumie i obrażenia. Jest to całe 5 punktów obrażeń, gdyż rzuciłem na obrażenie jedynkę. Ale widzicie, jak ta świetlista energia po prostu uderza gdzieś tam w grzbiet tego, powodując wypalenie się po prostu fragmentu jego skorupy. I co byś chciał zrobić w ostatniej akcji? Bo założymy, że tam się przesunęłeś, nie zrobię tego, mówiłeś. Chciałbym rzucić w niego jakąś garścią ziemi z kamieniami, żeby rozproszyć jego uwagę. Bardzo dobrze, czyli to zrobimy akcją Create Distraction, czyli zrobienie właśnie... Create a Diversion. Diversion. Tak, czyli próbujesz go rozproszyć. To będzie trik, nie? Czyli to nie będą słowa, to nie będzie gest, tylko będzie sztuczka. I to jest robione z charyzmy i zbiegłości w umiejętności. I masz plus 7 do tego, o dziwo, w twoim wypadku. Ale nie udało ci się, więc rzuciłeś ten gruz nieco za wysoko i on przeleciał nad nim, nie uderzył go w oczy, tylko nad nim przeleciał. Korzystając z tego, że ma wbity kolec, no to tak celuję, żeby go palnąć jak najmocniej. Być może nawet trafię w ogon. Dobra. Więc po prostu atakuje. O. Oh. Matko. Wyciągnij ja kartę. A, czy masz jeszcze? Hero point nie mam. Masz, czy już nie masz? Nie, no to będzie mój ostatni. Dobra. I zamienia się to na zwykłe nietrafienie. Okay. Po prostu nie trafiłeś. Kolejny raz. Rzut.
Tym razem twój topór zatopił się w nim. I jucha leje się ze skorpiona. I teraz się zastanawiam, czy poznać jakieś jego słabe punkty, czy zaatakować. Dobra, ale patrząc, że on krwawi, to próbuję go dobić jeszcze raz. To byłoby mądrzejsze. Dobra, próbuj. Ajaj. No, minimalnie po prostu, wiesz, twój topór uderzył w niego, nie? Ale po prostu ten pancerz, który on ma na sobie, jest wyjątkowo twardy. UK. A myśmy zapomnieli jednej rzeczy zrobić. No. Nie rzuciłeś sobie na krwawienie. Na krwawienie, tak. Dlaczego to nie pokazało na fundy? Pokazało, że otrzymał jeden. A, nie kliknąłeś na recovery check po prostu. Więc no, niestety dalej krwawisz. Dobra, więc cóż. Wbijam się w niego. Widzę, że już jest w dosyć złym stanie. Mm-hmm. To go trafia? To jest 6 punktów obrażeń. No, gdzieś tam wbiłeś, widzisz, że on już mocno wykrwawia, zaczyna się chwiać na tych swoich 6 odnóżach. I jeszcze raz. I to jest kolejne trafienie. I jeszcze się trzyma. Nie wiesz jak. Prawie nogę, w którą wam wiesz ten dziabeś, po prostu prawie odleciała od tego korpusu. I chcę znowu odwrócić jego uwagę. Okej, okay, to może tam create diversion sobie kliknąć i później trick. W jaki sposób chciałbyś to zrobić? Więc próbowałem kopnąć w niego stertą gruzu, żeby mu zapylić oczy, cokolwiek. Ale on był odwrócony do Dorksa bardziej i po prostu wpadło mu to pod brzuch. Teraz ten wielki skorpion. Ach, właśnie. Dobra, przestajesz krwawić. I ten skorpion próbuje złapać szczypcami Dorksa. Nie ma dokąd uciekać. Serio? Jedynka? Kolejna. Sam się dokończy. No, ale niestety karta pisze, że mam upuścić coś, czego nie ma. Więc on po prostu zrobił w ten sposób, żeby było, że on, wiesz, najpierw jednymi szczypcami próbował cię złapać, później drugimi i te pierwsze szczypce tak się omsknęło od ciebie, tak jak zbiłeś je, że uderzyły w drugie i cię nie trafiły. I teraz on, tak, wiesz, miota, i jeszcze raz próbuje tymi szczypcami ciebie złapać. Więc tutaj mu dam po prostu do ataku tymi drugimi szczypcami minus 1. Za tą jedynkę. On się uderzył. Okay. Tym. Czyli nie dość, że to jest drugi atak, to jeszcze ma minus 1 okolicznościowe. I pomimo tego, że on je zbił, złapał cię gdzieś za biodro, zadając ci 13 punktów obrażeń. O, jaki moc. I po czym cię pochwycił. Czyli on cię złapał w te swoje szczypce. Czyli mechanicznie szczypcę, mechanicznie jesteś złapany, czyli grab. Czyli jesteś względem niego, nie możesz się poruszyć, jesteś względem niego nieprzygotowany, czyli masz minus 2 do AC. I
I będzie musiał się wyrwać z tego, jeżeli będzie chciał się poruszyć. Kuzu. No to co, ja spróbuję go dobić. Divine Lance ponownie. Zabij to nim złoże jaja. Dobrze, kolejna świetlista lanca leci od kuzu w kierunku tego skorpiona i trafia go ponownie gdzieś tam. W którym miejscu go trafia? Prosto w jego ślepia. Po czym skorpion się chwieje, puszcza Dorksa i pada martwy na stertę gruzu. Matko święta, to było trudne do ubicia. Dobrze się rozruszać i przeciągam się. Tak. Kuzu, dziękuję ci. Kuzu robi teraz pat-pat rannym sojusznikom. Czyli opatrujesz ich rany, tak? Tak, ale przede wszystkim chcę, żeby przestali krwawić. Ja nie krwawię. Zobaczyłeś, że przestał krwawić. Po prostu same się wiesz, krew zakrzepła i przestało się krwawić. Polizałem się po karku. No to tylko ich robię pat-pat. Na wyższym DC, czyli na ekspercie? Wiesz co, nie są mocno ranni, a na wyższym DC mogę spudłować. Jest na zwykłym. Dobra. I tutaj od czwórki zdajesz. Wypadło 14. Krytyczny sukces. To jest 13 punktów obrażeń. To pójdzie w Dorksa czy w UK'a? W Dorksa na początku. 13 punktów HP-ków wyleczonych. I... Danke schön. Drugie. To też jest krytyczny sukces. 19 w Dorksa. Czyli... O, nie to. O. Nie to. Dorks to zapamięta, poczucie docenione. Nie, obrażenia. Dobra, więc... Kuzu jak zwykle swoją cudowną magią, pat-pat swoimi zdolnościami leczącymi w mnieniu oka, poszywał was, pozakładał bandaże. Czujecie się niemalże jak nowonarodzeni. Chłopaki, chciałbym zrobić jedną rzecz. Musicie mi pomóc. No, słucham cię. Ile topór Dorksa ma długości? Tak od końca no tak trzonka do głowni. Tak z metrzy 20-30 na pewno ma. To jest długi, dwuręczny, no. Więc może nawet nieco więcej. Nawet albo nie... inaczej. Słuchajcie, mam tutaj Dorks, trzymaj i podaję mu jedną końcówkę mojego szalika. No. Przejdźmy tutaj i przechodzę przy odwłoku i mówię... Wiesz, jak się obsługuje piłę do drewna? No. No to tniemy. I hitynę będziemy wyciągać, tak? Utniemy mu ogon. Ogon też. I ja bym chciał kilka hitynowych pancerzyków, bo ja, potem z tego można robić bardzo wiele fajnych rzeczy. Mhm. Naprawdę wiele fajnych. No. To bym poprosił od was, rzut na survival jednego z was. Ja mogę rzucić. Nie. Wiesz, zaczęliście to robić i ta hityna po prostu zaczęła wam pękać. Za dużo siły przykładaliście czy czegoś i niestety uległa zniszczeniu. Cała? To znaczy te fragmenty, które były się nadawały, a inne po prostu popękały, nie? Bo też zadawaliście mu ciosy, więc to, co chcieliście wykorzystać, po prostu wam popękało. Są fragmenty... Ale ogon odcięliśmy? Tak, ogon tak, jest osobno. To co, wydoić ogon. Dark zdoi ogon skorpiona.
Jeszcze raz rzucić na sobie? Tak, tylko teraz, jeżeli ci nie uda się, to wiesz, możesz się zatruć trucizną z ogona. Damy radę. Dobra, tutaj ci się udało i masz jedną flaszkę trucizny skorpiona. Powinien być taki przedmiot, już ci go rzucę. Czy to można wykorzystać na przykład do uśmierzenia bólu w medycynie? Tak, wiesz, na wieczny odpoczynek, to tak. Znaczy, pewnie medyk, znaczy nie medyk, tylko ktoś, kto zna się to znaczy, na ewentualnie możecie to właśnie zrobić w ten sposób, jako przerobić to na antidotum. A czy wtedy Kuzu może. Czy wtedy może Kuzu rzucać na medycynę? Potrzebne chyba do tego jest. Te. Odczynniki jakieś dodatkowe czy nie? Nie wiem. Kuzu zrobi temu pat-pat i będzie działał. Żeby to przerobić na ten. Na. Po prostu na. Antidotum, to trzeba po prostu przerobić to, nie? Tak jak fizycznie się to robić, nie? Dobra, tu się zajmiemy później, jak już będzie, że tak powiem, to ogarnięte. No. Ja mam jeszcze flaszkę antidotum na czarną godzinę, jakbyście chłopaki potrzebowali. Ja zarzucam sobie ogon tak na szyi. No, dobra. I coś widać jeszcze w tym pomieszczeniu? No, tylko macie te podwójne drzwi dalej, które są w nieco lepszym stanie niż reszta drzwi. I na nich widzicie tą czaszkę z mchem. Czaszkę z mchem? Tak. To jest taki symbol czaszki z mchem, który widzieliście już w piramidzie, w której byliście. I ta czaszka z mchem, wtedy coś się okazało z nią? Tak, to była, czekaj, już ci mówię, to był symbol Boga Bimbalota, czyli złego Boga dusz i związanego z życiem pośmiertnym. Chciałbym się przyjrzeć drzwiom. Czy bezpiecznie jest je otwierać tak? No, wydaje się tak, że one po prostu stoją zamknięte. Chciałbym użyć otwierania złodziejstwa. To znaczy, one nie są, one są zamknięte w sensie, że je pchniesz, to się otworzą. To jak, chłopaki, wchodzimy? No, tak, ale wiesz co, mnie bardziej zastanawia, co do cholery robił tu skorpion? Pewnie pilnował tego miejsca. No, skorpion? Skorpiony żyją przede wszystkim na pustyni. To, że on tu jest, to jest dla mnie bardzo dziwne, nienaturalne i niezrozumiałe. I szczególnie jeszcze jest to, że zarówno jedne, jak i drugie drzwi, on musiał się przeciskać tu. Może nie jakoś bardzo, ale to nie byłoby swobodne wejście. A może on spadł z nieba? No. A może ktoś go tutaj hodował? O kurde, to by dużo, długo trwało. To by musiał ktoś go, jak był troszeczkę mniejszy, powiedzmy, trochę czasu i on tutaj nie wiem, nie rozumiem, to trochę zagadkowe jest. Inaczej, chciałbym przez tą dziurę, która jest w suficie, Dorks, mógłbyś mnie podsadzić? No pewnie. I chciałbym wejść na górę. Bo to będzie już wejście tak jakby na dach piętro budynku. Tak. To będzie na dach, no. Bez problemu. No to chciałbym tam się znaleźć i zerknąć tam, gdzie są te drzwi, czy
Czy jakieś dziury w suficie są od tamtej strony? Wiesz, o co chodzi? No, to co widzisz jak gdyby przed sobą jest niemalże idealnie zachowane, może nie tyle idealnie, to jest dobrze zachowanym stropem. Tutaj ten strop nie ma jakichś dziur, nie ma nic, ale jedyne co widzisz, to jak gdyby na końcu tego pomieszczenia jakieś światło, które wypada na dalszą część tego jeziora. Że coś świeci przez jakieś przeszklenie, które jest w tej komnacie, która jest przed wami. Przeszklenie? Albo dziura, coś takiego. Musi być coś, co pozwala, żeby światło przepuszczało się... coś, co przepuszcza światło. Chłopaki, widzę, że tam jakieś światło prześwituje od zewnątrz, od wewnątrz, z drugiej strony tych drzwi. Sufit jest niby dobrze zachowany, nie wiem, iść zobaczyć, co to jest? No. Czy wchodzimy po prostu drzwiami? Chyba wchodzimy drzwiami. No dobra, to ja się spuszczam, zeskakuję. Schodzisz. Na dół. Tak. Dobra. I po otworzeniu tych drzwi uderza w was nieco zimniejsze powietrze i bardziej wilgotne, jeszcze bardziej wilgotne niż w pozostałych miejscach, które do tej pory mieliście okazję spotkać. Skroplone na ścianach paciorki spływają strumieniami po niezliczonych czaszkach wyrytych w kamieniu. Pod ścianą leżą zwłoki człowieka, którego ręce wbiły się w szczelinę, jakby zginął próbując wyrwać cegłę. Trzy krótkie stopnie prowadzą na górę do szerszej komnaty na północy, gdzie półokrągły podest podtrzymuje ołtarz z białego kamienia. Za ołtarzem wznoszą się cztery witraże, każdy wysoki na 6 metrów, przedstawiające cztery sceny pościgu, gdzie duchy wyłaniają się z zarośniętych cmentarzy w kierunku czteroramiennej pomarańczowej gwiazdy nad nimi. A znowu duchy. Wspomniany trup jest w tym miejscu, czyli po lewej stronie od wejścia. Okay. I widzicie tęczowe światło, które bije jak gdyby z witraży albo z ołtarza, które tam jest. Tam ktoś umarł. Tak. Ostrożnie, Dorks. Ostrożnie. Umarł i teraz pytanie, czy on nadal żyje? Nie, to czy jest... Umarł tak, że już go nie ma. To jest trup? Tak, nie jest duchem w sensie. Nie jest duchem. To jest żywy trup. Żywy trup. Przyglądam się mu. Okej. Okay. I ja bym chciał ustalić przyczynę zgonu. Wygląda jakby umarł ze strachu i to co widzicie, on wbił swoje ręce w, tak było powiedziane, w cegły, żeby ją wyjąć, a wy to co widzicie, to jest to, że ta szczelina od tej cegły ciągnie się dalej. Tutaj są ukryte drzwi, które prowadzą gdzieś dalej. Co myślicie? Ma coś przy sobie ten trup? Jakieś notatki, cokolwiek? Tak, ma rapier, cztery sztylety, pierścień srebrny i jakieś dwa eliksiry. A, słuchajcie, to... Zrobiłem tego? Nie zrobiłem oczywiście. Ten gość nie wygląda mi na pierwszego lepszego wieśniaka. Rapier, cztery sztylety, mikstury. Przygotowany był. A mimo wszystko umarł ze strachu. No. Nie. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, co tu musiało się dziać. Jak się nazywały te, co mówił ten ich szef? Nazywały te, UK, pamiętasz? On mówił, że... Krzyboki?
Tak, i on mówił, że oni wywołują jakieś stany umysłowe czy coś takiego. Że z ból głowy jest od samego patrzenia. Tak. I ten tutaj to widać, że jakaś dziwna sytuacja. Że same walczenie to mu nie pomogło. Kuzo, mógłbyś zerknąć na te mikstury? Kuzo zerka na mikstury, sprawdzając ich skład, ale jeżeli nie uda mu się ustalić, co dokładnie, że tak powiem, robią, to chciałby ustalić przynajmniej, w jakiej są konsystencji. Dobra, więc co, jeżeli chodzi o to, to jedną miksturę od razu poznajesz, to jest mikstura leczenia. Natomiast na drugą bym poprosił, żebyś rzucił mi na crafting. Ty nie wolisz na dyplomację? Nie. A pierwsza mikstura to co to jest? To jest Minor Healing Potion. Dobra, proszę bardzo, jest wszystko. I teraz Kuzu, tuk, weźmiemy tobie, przerzucimy. Wiesz co, i ten druga mikstura to jest mikstura widzenia w ciemnościach. Jeszcze jest prosty pierścień i rapier. Ja chciałbym właśnie kukri wymienić sobie na ten rapier. Dobra. O, panowie! To jest bardzo dobra mikstura! Jaka? I tu posąsam i taką kropelkę sobie spuszczam na rączkę. Zobaczcie, jak reaguje na skórę! To bez... od razu wiadomo, co to jest. Wiesz? Jest twoje. Ona daje, panowie, widzenie w ciemności, czyli jest absolutnie bezużyteczna w naszym wykonaniu. Ale pewno ktoś będzie zainteresowany. A może z kimś będziemy szli i kogoś poczęstujemy. A rapier? Rapier kto bierze? Jak go przenieść do siebie? Przeciągasz po prostu na swój token. A. I czy ja go się da zbadać, czy coś takiego, bo on jest... Możesz, tak. Możesz spróbować. Chciałbym, żeby Kuzu się mu przyjrzał, bo ja nie znam się na takich rzeczach. Kuzu, mógłbyś zerknąć dla mnie na ten rapier? On pewnie jakoś inaczej. Ja bym chciał go tak, sprawdzić pod kątem fizycznym, sprawdzić pod kątem magicznym, i ewentualnie na historię, jeżeli bym nic nie wyczytał o nim. Może sobie coś wpadnę. Dobra, to pod kątem magicznym go sobie sprawdzimy, czyli na arkanę. No i też od razu Detect Magic, czyli ja go wyczułam jakąś magię. O, tak, jest magiczny. I czujesz też jakąś magię u Torxa. To chyba ten pierścień. Torx! Emanujesz dziwną, nieznaną mi magią, którą nie emanowałeś wcześniej. Czy jest coś, o czym nie wiem? Czy w jakiś sposób nauczyłeś się magii? Nie, to ten pierścionek taki, tak wyciągam rękę i tak pokazuję, że mam nie, to nie pierścionek jest magiczny. Nie, to nie jest. Ja wcześniej chciałem ten... Morgensterna. O tak, zdecydowanie Morgenstern. I to jest ten sam rodzaj magii, który masz na tym rapierze, natomiast nie wiesz dokładnie, co to jest. Czy emanują dokładnie tą samą magią, jeżeli mam powiedzieć, ale potrzebowałbym więcej czasu, żeby ustalić, co to robi. To zatrzymajmy się na chwilę, dowiedzmy się, co to jest. Czy tu zobacz, że taki klejnotik jest. I identyczny klejnocik jest w tym koszyczku wokół rapiera, wokół rękojeści rapiera. Może nie identyczny na pod kątem wyglądu, natomiast bardzo podobny i jesteście w stanie powiedzieć, że to są
to samo robią, nie? Ale co one robią, nie wiecie. Kuzu, ile czasu byś potrzebował, żeby dowiedzieć się, co to jest? I myślę, że tak, nie wiem, z godzinkę musiałbym się przyjrzeć, popróbować, podoświadczać. To jak później może, jak wrócimy i będziemy mogli gdzieś usiąść, rozłożyć namiot, odpocząć się. Ja polecam wam tak, zrobimy sobie prostą zasadę. Jeżeli to będzie was, jak powiem, zadawało wam krzywdzące rany, to ja was uleczę i po prostu się tego pozbędziemy. A jeżeli walniecie potwora i potwór dostanie jakieś dziwne obrażenia, będziemy sami wiedzieć, co to robi. Jesteś pewny po magii, że to nie jest magia jakiś sposób zła, nie? Więc to wam na pewno przekazuję. I teraz pytanie, wchodzicie w ten niewielki tunel, który otworzyliście przy tym trupie, czy idziecie zbadać ołtarz i te witraże i to światło? Ja chciałbym przekazać Derksowi mojego kukri. I mówię, trzymaj, Derks, coś tak małego też może ci się przydać. A, to? Mimo proszę wszystko bardzo. W sumie sam też chciałbym mu się przyjrzeć, temu rapierowi. Dobra, ale pod jakim kątem chciałbyś to zrobić? No tak jak, jeśli Kuzu wyczuł w nim magię, to magicznym jakimś. Tak, tylko że jesteś niewytrenowany w arkanie, więc niestety nie znasz się na tym kompletnie, nie? W rzemiośle też nie jesteś wytrenowany, więc no niestety... Jest jej tylko kamień. Morgenstern jest jednoręczny? Tak, Morgenstern jest jednoręczny. Religia? Też masz niewytrenowane. No dobra. To co? Nie masz pomysłu, co to może być. Idziemy do Rx zobaczyć, co tam jest dalej? Ja bym chciał zobaczyć. Tutaj to jest taki tunel dziwny. No to jest przejście gdzieś dalej. Nie, za przejście. Idźmy, może znajdziemy właściciela skorpiona. Ale tam jest jeszcze taki wielki ołtarz. No, aż trudno zdecydować. Chodźmy do tego ołtarza i wrócimy się tym przejść. Czekaj, Dorks, mam inny sposób. Obwiązuję sobie biodra liną. No. I mówię, Dorks, trzymaj koniec liny. Znaczy, trzymaj linę, ja pójdę w stronę ołtarza, jeśli cokolwiek dziwnego zaczęłoby się dziać, nie mógłbym się ruszać czy cokolwiek, to nie zastanawiaj się, ciągnij mnie po prostu do tyłu. Dobra. I chciałbym z taką asekuracją podejść sobie powolutku do ołtarza. Dobra. I kiedy się zbliżę do tego ołtarza, widzisz, że jest tam... Są dwa szkielety po prawej i po lewej stronie tego ołtarza i cały ołtarz wydaje się wielkim, białym, marmurowym blokiem. Czy mogę się przyjrzeć ołtarzowi, czy jego da się otworzyć jakoś? Jak najbardziej. Poprosiłbym rzut na percepcję. A na przykład złodziejstwo? Na złodziejstwo to później jakbyś coś próbował otworzyć, gdyby coś było i tak dalej, nie? Ale możesz, masz wytrenowane złodziejstwo? No chyba tak, bo mam plus 8. No to daj sobie plus 1 za to, że wiesz, jak można ukrywać jakieś tajne schowki. Dobra, 14. Więc zaczynasz tam chodzić koło tego, przyglądasz się temu, a wy widzicie... A nie dałem plus 1, czyli 15. 15. No. A wy widzicie, jak te dwa szkielety, które tam były, zaczęły się poruszać. Myślę, że w tym momencie... Od razu go wyciągam. W tym momencie sobie
zakończymy dzisiejszą sesję. I jeszcze tylko sprawy formalne na koniec, jeżeli ktoś jeszcze słucha. To jako RPG Główek współpracujemy ze sklepem RGFK, gdzie jak zrobicie zakupy dotyczące no, wszystkiego około RPG-owego, kostki, niekostki, podręczniki, jakieś zabawki, planszówki, to możecie skorzystać z naszego kodu promocyjnego na 5% do ceny końcowej, wpisując kod ona pod tytułem HONG i dostaniecie 5% zniżki. Działa, ludzie wiem, że korzystają. No i co, zapraszamy, jeżeli się podobało, na Discorda. Mamy kanał, gdzie możemy ewentualnie, możecie popytać się o samego Pathfindera, możecie popytać się o tą kampanię, ewentualnie jakieś pomysły, jak macie wrzucać, może coś się wykorzysta. Tak samo na Facebooka, jeżeli ktoś śledzi, tam też wrzucamy informacje o tym, jakie sesje będą, jakie sesje gramy, jakieś dodatkowe informacje, choćby tak jak ostatnio mieliśmy konkurs. I jeżeli się uda, coś jeszcze też będziemy robić. I co? Mhm. Dziękujemy. Kod zniżkowy jest przez K na końcu, prawda? Tak, tak, tak. Honk. Tak, bo to są, wiesz, zagraniczne gęsi, które robią honk-honk, a nie gęg-gęg. Dokładnie, jesteśmy zagranicznymi gęsiami. To znaczy główna gęś, która założyła ten kanał, jest zagranicą, więc... Wszyscy się dostosowujemy. Światowi, tak jest. No to co? Dobranoc i miejmy nadzieję, zobaczymy się za tydzień. Zobaczymy, jak pójdzie walka z dziwnymi szkieletami w dziwnej kaplicy dziwnego boga, przez którego w sumie tak naprawdę wszyscy się tutaj znaleźliście. Ja nie mogę się już doczekać. No. No. To dobranoc.